ksiądz, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany Bogdan Giemza. Urodził się 14 listopada 1957 roku w Chęcinach, koło Kielc. Po maturze zdanej w technikum mechanicznym w 1977 roku rozpoczął roczny nowicjat w Zgromadzeniu Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia. Następnie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. W 1984 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą parafią księdza profesora, na którą został posłany, była Trzebnica. W latach 1987-1990 odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieńczone doktoratem w 1995 roku. Od 1990 roku jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchowym Salwatorianów w Bagnie. Był również ojcem duchowym kleryków w tymże seminarium, a także jego rektorem i przełożonym wspólnoty zakonnej w Bagnie. W latach 1997-2003 pełnił funkcję przełożonego polskiej prowincji Salwatorianów. Od 2007 roku pracuje jako adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchowym. W 2013 roku obronił tytuł doktora habilitowanego i objął funkcję kierownika Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej w Instytucie Teologii Pastoralnej i Historii Kościoła Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Od 2015 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora i pełni funkcję kierownika studiów doktoranckich. Ponadto jest wykładowcą na podyplomowym studium teologii życia konsekrowanego we Wrocławiu. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Studia Salwatoriana Polonika, autor kilkunastu książek i ponad 100 artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu zagadnień pastoralnych, aktualnych spraw Kościoła, formacji zakonnej i kapłańskiej, a także dotyczących historii Trzebnickiego Sanktuarium i związanych z nim ludzi.